To już mówię? Nie, no nie słychać. Czy słychać? A, bo wajcha. No tak. Witam serdecznie, nazywam się Paweł Gutral. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o floatingu. O floatingu, czyli po naszemu terapia unoszenia się na wodzie. A jeszcze bardziej wchodząc w szczegóły, kabina izolacji sensorycznej. Dobrze. Chciałbym rozpocząć od krótkiego filmu, takiego dwuminutowego, no to nawet jeszcze lepiej, który Wam pokrótce przybliży, co to jest ta kabina izolacji sensorycznej, przynajmniej jak ona wygląda, bo całą resztę to będę omawiał za chwil kilka. Nie chciałem tak zrobić. No dobrze. A więc jak widzieliście w tym pięknym, krótkim filmie, oczywiście występowała tam kobieta. Dziwne było, gdyby tam mężczyzna się rozbierał. W kabinie jest tak, że ta pani występowała tam w stroju, ale w kabinie jest tak, że wchodzi się na gola. Raczej, oczywiście jak ktoś się uprze, może wejść w stroju. No ale z wiadomych względów w filmie akurat pani wchodziła w stroju. No dobrze, co to jest tenże floating? Aha, jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym Wam powiedzieć, że są przygotowane prezenty, a właściwie sesje gratisowe, dwie. I w zależności od tego, kto na którym miejscu siedzi, to ma szansę tą sesję wygrać. Także wiecie, nie wiem, tam jakoś ręką czy coś, sprawdźcie, które miejsce jest bonusowe. Nie mogę powiedzieć, gdzie są ukryte te skarby. Na razie jeszcze. To też oczywiście skłoni Was do tego, żeby pozostać do samego końca tej prezentacji. Dobrze, po naszemu, tak jak już wspomniałem, terapia unoszenia się na wodzie, czy też inaczej nazywając to kabina izolacji sensorycznej. Po angielsku został stworzony taki termin REST, który dobrze się kojarzy i jest to skrót od Restricted Environmental Stimulation Technique, czyli technika ograniczonego
stymulowania środowiskowego, no tak by to można jakoś przetłumaczyć. Na czym polega kabina? Kabina polega na czterech takich zasadniczych punktach. Punkt pierwszy to jest minimalizacja grawitacji. Sama kabina jest to taki mały pokój, można by powiedzieć, który ma mniej więcej wymiary 2,40 na 1,40 m i 2,20 m wysoki. Wchodzi się tam do środka, całość jest zbudowana z plastiku, z kompozytu. Trochę jest podobna jak sauna parowa, tak myślę może, jeśli komuś to coś przybliża. W każdym razie, wchodzi się tam do środka, jest na dnie woda, a właściwie roztwór wody i soli o głębokości około 26 cm, czyli tyle, niewiele. Roztwór tej wody z solą, jest to sól, po naszemu sól gorzka, po amerykańsku to będzie sól Epsom, czyli znowu z chemicznego punktu widzenia siarczan magnezu. Sól gorzka, ją się stosuje w dwojaki sposób. Dwoma kierunkami można ją przyjmować. Można ją przyjmować na zewnątrz, czyli w ramach kąpieli leczniczych, solankowych, albo połykać tąże sól i wtedy ta sól po połknięciu bardzo szybko wychodzi drugą stroną. Więc takie jest działanie, więc stanowczo nie jest wskazane picie wody w tej kabinie. Przynajmniej w trakcie sesji. Dobrze. Sens kabiny skupia się na tych czterech punktach. Zacznijmy od minimalizacji grawitacji. Polega to na tym, że leżąc w tym roztworze wody i soli, roztwór jest na tyle duży, na tyle dużo jest tam soli rozpuszczonej, że stężenie tejże soli jest większe niż w Morzu Martwym. Czym to skutkuje? Ano skutkuje tym, że jesteśmy się w stanie tam unosić na tej wodzie, czyli położymy się mimo 26 cm wody, kładąc się na plecach, dryfujemy na tej wodzie, czyli nie szorujemy tylną częścią pod dnie. Unosimy się. Idąc jakby dalej tym tropem i wyjaśniając jeszcze o co chodzi z tą grawitacją. Badania pokazują, że około 90% działalności centralnego układu nerwowego jest związana właśnie z grawitacją, czyli z przetwarzaniem danych związanych z grawitacją, z ustawianiem odpowiednim ciała, przeliczaniem tych różnych parametrów, tak żebyśmy byli w stanie funkcjonować właśnie przy znanej nam grawitacji. Natomiast jeśli tą grawitację, to nie jest tak, że tam grawitacji nie ma, bo grawitacja jest, ale ona jest równoważona oczywiście wypornością soli. Więc jeśli się tą grawitację zminimalizuje, to się okazuje, że ma to bardzo korzystny wpływ na ciało. Ale do tego zaraz jeszcze dojdę, do korzyści wynikających z kabiny. Na razie chciałem tylko omówić te punkty bazowe. Stała temperatura, czyli roztwór wody z solą jest utrzymywany w stałej temperaturze 35,1-2, różnie się podaje. Zresztą ta temperatura się tam waha między 0,1 a 0,3 stopnia. W takiej temperaturze jest utrzymywany przy pomocy grzałek ten roztwór wody z solą. Dlatego taka temperatura, gdyż przeważająca większość ludzi ma taką temperaturę skóry. Nie ciała, bo ciała 36,6, a skóry. W związku z tym, leżąc w tejże wodzie, jeśli temperatura na zewnątrz i wewnątrz będzie taka sama, no to po pewnym czasie jest taka możliwość, jest taka opcja, że stracimy jakby czucie wnętrza i zewnętrza. Tak? Czyli stracimy granicę, gdzie się kończy nasze ciało. I to jest bardzo ciekawe odczucie. Izolacja od dźwięków. Oprócz tego, że sama kabina jest izolowana specjalną watą wygłuszającą, to akurat w moim przypadku ja jeszcze pomieszczenie też wygłuszyłem.
też przy pomocy właśnie waty, więc jest to jakby podwójne wygłuszenie. Jest to niezbędne z tej prostej przyczyny, że to jest miasto, czy prawie środek miasta, kamienica, no więc te dźwięki gdzieś tam z miasta dochodzą. Od sąsiadów ktoś tam gdzieś na górze coś stuka, puka, więc to normalnie byłoby słychać. Natomiast wchodząc do kabiny dostaje się jeszcze specjalne zatyczki do uszu, aby te dźwięki zminimalizować. No nie chcę mówić, że w ogóle ich nie ma, ale są naprawdę bardzo, bardzo zminimalizowane. Czasami gdzieś tam jakiś dźwięk z oddali dochodzi, ale to... I wyciemnienie. Sugeruje się to, aby zgasić zupełnie światło w kabinie. I tutaj jest taki duży plus, że to osoba, która się tam w środku znajduje z własnej nieprzymuszonej woli, chyba że wygra prezent, no to wtedy już nie z własnej, żeby zgasić światło. I to od niej zależy, czy gasi, czy nie. Można sobie to światło zostawić, tam są, palą się takie LEDy pięknej, błękitnej barwy. I są osoby, zdarzają się osoby, które zostawiają sobie przez całą sesję zapalone światło. To oczywiście super. Fajnie. Dodatkowo jeszcze w kabinie leci muzyka. Znaczy, to też zależy od tego, kto jaką wersję sobie wybierze. Można wybrać sobie wersję profesjonalną, czy też półprofesjonalną, z podkładem muzycznym. I leci przez całą sesję podkład muzyczny. Okej, okay. Można wybrać wersję półprofesjonalną. 15 minut jest muzyki, 45 minut ciszy. I można wybrać wersję już dla zaawansowanych, gdzie jest 60 minut ciszy, zupełnej ciszy. Dobrze, no to lećmy dalej. Krótka historia floatingu. Pierwsze tego typu, a właściwie może najpierw trzeba by było wspomnieć o czymś takim, co się nazywa deprywacja sensoryczna. Gdyż rok wcześniej, czy przed panem Lilim, w 1953 były prowadzone badania przez Donalda Geppa dotyczące właśnie deprywacji sensorycznej. Polegało to na tym, że studenci za odpowiednie pieniądze oczywiście, studenci zostali zamknięci w pokojach, w których to pokojach leciał monotonny szary szum. Oni mieli leżeć na łóżkach przez cały czas, wstawać jedynie w celach fizjologicznych. Dodatkowo jeszcze oświetlenie było tak skonstruowane, że właściwie nie można było za bardzo rozróżnić konturów w tym pokoju żadnych. Czyli taki półmrok, ale tak światło było skomponowane, że nie można było za bardzo na niczym zatrzymać wzroku. No i się okazuje, że oczywiście to badanie polegało na tym, ile człowiek jest w stanie wytrzymać i czy w ogóle wytrzyma. Student, który wytrzymał najdłużej, to było 6 dni, pozostałe osoby krócej. Pojawiały się pewnego rodzaju omamy, halucynacje, braki totalne później po wyjściu z koncentracją i tego typu, no, raczej nieprzyjemne efekty. Natomiast John Lilly, czyli prekursor kabiny izolacji sensorycznej, pokazał, że... znaczy akurat tamte badania poprzednie wpisywały się w moment, kiedy Ameryka toczyła wojnę w Wietnamie, no i jakby to był bieżący temat związany z torturami, z dręczeniem żołnierzy amerykańskich przez wymyślne różnego rodzaju tortury, między innymi zamykaniem też w ciemnych pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Więc te badania, które, to badanie, które zostało w 1953 przeprowadzone, wpisywało się w taki ogólne mniemanie, że izolacja czy też deprywacja sensoryczna wpływa bardzo niekorzystnie. Co pan Lilly właśnie w 1954 roku swoimi badaniami obalił i pokazał, że izolacja sensoryczna, czyli nie deprywacja, czyli totalne odcięcie od bodźców, a właściwie w tym przypadku jego doświadczenie to nie było odcięcie od bodźców, tylko to było jednak monotonne stymulowanie, ciągłe, permanentne.
pokazał, że czy wyniki jego badań pokazały, że ma to bardzo korzystny wpływ. On zaczął w sposób no, taki bardzo prosty, a mianowicie skorzystał z dawnego silosa zbożowego, silosa zbożowego. I tam wpuścił wodę. No, początki były takie, że ta woda na początku była tylko ciepła, a później mu się szybko ochładzała. W kabinie jest zupełnie inaczej. Ta temperatura jest utrzymywana cały czas na jednym tym samym poziomie. No, w każdym razie wyniki pierwszych badań były na tyle zadowalające, że on ten temat rozwinął i bodajże zmarł w latach. Na początku lat 90. pan Ili, ale przez cały czas robił badania, rozwijał te kabiny i jakby w tą stronę cały czas szedł. No dobrze, co więcej jeszcze można powiedzieć? Prawdopodobnie co niektórym wam z was powie coś nazwisko Roberta Monroe. Myślę, że większości, jeśli nie wszystkim. Prekursor praktyk wychodzenia z ciała. On w roku 1974 założył właśnie instytut swojego nazwiska i tam w tym instytucie właśnie były wykorzystywane też prototypy kabin izolacji sensorycznej, tylko że były to wtedy pod postacią kapsuł, czyli tak troszeczkę jakby można to określić jak solarium. Coś takiego, tylko że stojące. W sensie te kapsuły były stojące, wypełnione wodą, wchodziło się do środka i dostawało się taką maskę tlenową i w ten sposób tam się no, doświadczało jakby tego, czego teraz można doświadczać w kabinach. No nie było to zbyt wygodne, no ale wiadomo, początki są trudne. Mimo tego i tak efekty założone przez Monroa były oszałamiające i te kabiny były wykorzystywane do tego, aby no, rozwijać techniki i rozwijać praktyki związane z wychodzeniem z ciała. Też tego typu no, kapsuła była pokazana na filmie z 80 roku Odmienne stany świadomości. Może sobie przypominacie tam ten film. No tam akurat tak zbyt korzystnie to nie było pokazane, bo ta osoba, która wchodziła do tej kabiny, ona się tam zmieniała, później jakieś miała tam różne takie niespodzianki. No ale w każdym razie gdzieś ten motyw został już tam zaczerpnięty i pokazany. Tak. Przechodząc dalej. W latach, koniec lat 80., 90. nastąpił rozkwit tychże kabin w Stanach Zjednoczonych, który został trochę przyhamowany przez epidemię przez AIDS po prostu. Ludzie trochę zaczęli się bać, że to może tego typu kabiny mogą powodować też rozprzestrzenianie się AIDS. To jest oczywiście totalnym nieporozumieniem, bo 99% jakichkolwiek drobnoustrojów, bakterii, wirusów, pasożytów czy czegokolwiek innego w soli, w takim stężeniu soli ginie. Zresztą nie na darmo jest nazwa Morze Martwe, tak? Pewnie dlatego, że tam nic nie żyje, tak? Podejrzewam, strzelam teraz. Stężenie soli w kabinie jest dwu do trzykrotnie większe niż w Morzu Martwym. A ten 1%, który ewentualnie mógłby jakoś nam zagrozić, jest wybijany przez różnego rodzaju filtry, które tam się w tej kabinie znajdują. I woda jest przepuszczana każdorazowo po kolejnej osobie korzystającej przez zestaw filtrów, między innymi przez filtry UV. Dobrze, i po tym mniej więcej na początku już XXI wieku ten rozkwit kabin już tylko, nie tylko w Stanach nastąpił, ale również i w całej Europie. Przodujące kraje to Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i już niedługo Polska, chyba. Dobrze, znani ludzie, czy też instytucje, które tutaj się wspomagają tymi kabinami. No to widzicie, Shaquille O'Neal, czyli koszykarz, Carl Lewis, lekkoatleta, Wayne Rooney, Ronaldo to piłkarze. To dla pani informacja, bo wiadomo, że panowie wszystko to wiedzą.
Aktorzy i piosenkarze, to teraz... Jest, Susan Sarandon z tych znanych osób. Ja mam taką teorię dotyczącą tego, dlaczego akurat tutaj nie ma za dużo kobiet znanych. Dlatego, bo kobiety mają szereg różnych innych możliwości radzenia sobie ze stresem, czy rozładowania napięć i tak dalej. Tak, na przykład ćwiczą jogę, medytację, są bardzo otwarte i chętnie lgną do tego typu praktyk. Natomiast mężczyźni, no oczywiście nie tutaj ci obecni na sali, ale różni inni mężczyźni raczej uznają, że joga jest dla bab, medytacja to w ogóle jakaś dziwna. No ale kabina izolacji sensorycznej, no to brzmi naukowo, prawda? I faktycznie zresztą tak naukowo jest, bo na Zachodzie jest mnóstwo różnego rodzaju badań dotyczących kabiny izolacji sensorycznej. O tych korzyściach i potwierdzeniu tych korzyści przez badania będę mówił za chwilkę. W Polsce też już to się rozwija, już jedna książka powstała, napisał ją profesor Sybilski z Bydgoszczy, prekursor w Polsce tego typu kabin. I nawet u niego, ostatnio właśnie mówił, że u niego jest prowadzony przewód doktorski na temat właśnie właściwości kabiny. No dobrze, tutaj jeszcze można by wspomnieć o tym, że sportowe laboratorium AC Milan, klubu piłkarskiego, oni tam mają różnego rodzaju nowinki, najświeższe nowinki medyczne i wspomagania sportowców. Między innymi właśnie jest kabina i stąd pewnie takie wyniki, że ten AC Milan, że piłkarze, którzy tam w klubie grają do późnych lat swojej kariery, czyli do wieku lat 40. Przykładem niech będzie Maldini, który nie wiem, ile on teraz ma tam. No teraz już chyba nie gra, ale jeszcze jakiś czas temu grał do 41 roku chyba życia, co dla piłkarza jest wiekiem emerytalnym już. Australijski Olimpijski Instytut Sportu, również w Wielkiej Brytanii ten Olimpijski Instytut też się wspomagał kabinami i również NASA w Stanach do szkolenia pilotów. No dobrze, to dalej. Korzyści. Relaks i redukcja stresu. To jest chyba główne założenie dotyczące kabiny. Relaks i redukcja stresu. Skąd się tenże relaks, czy też redukcja stresu bierze? Z jednej strony bierze się stąd, że poziom hormonów stresu, czyli w dużej mierze kortyzolu, bo to jest główny hormon stresu, jak i szeregu innych hormonów, których nazwy nie powiem, bo nie pamiętam. Jakieś tam kortykotropiny i tak dalej, i tak dalej. Poziom tychże hormonów stresu stanowczo po sesji w kabinie spada. Rośnie natomiast poziom hormonów szczęścia, czyli endorfin wyrzucanych do krwioobiegu. Tak się właśnie dzieje, że poprzez to, że teraz przechodzę do relaksu, że poprzez to, że izolujemy się od bodźców zewnętrznych, nasz mózg zaczyna zmieniać swoją częstotliwość. Może dlatego, znaczy prawdopodobnie dlatego, że nie ma się na czym zaczepić, nie ma się czego uchwycić. Nasz umysł ma naturę dynamiczną, w związku z tym przyciągają go właśnie bodźce zewnętrzne i cały czas nad czymś myślimy, zastanawiamy się, dodajemy, odejmujemy, przeliczamy, kombinujemy. Natomiast kiedy te bodźce zewnętrzne są odcięte, no to on nie ma się czego chwycić. W związku z tym zmienia swoją częstotliwość. To jest proces, który dzieje się sam z siebie. Tutaj nie trzeba stosować żadnych technik. Oczywiście jeśli się zna techniki uspokojenia, wyciszenia, to jeszcze lepiej. Natomiast jeśli się nie zna, to też okej. Wystarczy się położyć, zgasić światło i już działa. Zmienia swoją częstotliwość, czyli przechodzi z fal takiego normalnego, codziennego funkcjonowania, z fal beta, między 12 do 40 nawet herców się podaje, w zależności od tego, jaka literatura, do fal, słynnych fal alfa, rozluźnienia i relaksu. Mniej więcej między 8 a 12 herców. Ale to mało. Okazuje się, że ten proces obniżania częstotliwości mózgu następuje dalej. I w
przeważającej większości dzieje się to już na pierwszej sesji, chyba że ktoś pracuje w korporacji, to wtedy potrzeba kilku sesji więcej. Wyszedł piękny, pyszny żart, ale to nie jest żart. Doświadczenie dotychczasowe pokazuje, że tak faktycznie jest. Że osoby, które mają dużą spinkę, które są bardzo mocno napięte, potrzebują więcej sesji. I podam wam przykład jednej osoby, która się u nas zjawiła. Jak weszła, to mniej więcej wyglądało to tak. Weszła i... No dobra, okej, okay, to co, wchodzę, tak? Wchodzę, dobra. Telefon, nikt nie dzwonił, okej, okay, dobrze. To kiedy wchodzę? Już wchodzę? Nie wchodzę? Za chwilę wchodzę, aha, dobra. Okej, okay, nie dzwonił jeszcze, no dobrze, to zaraz ten. To gdzie mam wejść? Powiedzcie, gdzie mam wejść, tak? Którą stronę? Gdzie tutaj mam iść? Jezus, człowieku, usiądź. Usiądź, odpocznij, moment, zaraz. No i faktycznie sesja mu nie wyszła. Znaczy, no, wyszła o tyle, że... Wyniósł soli. Wyniósł ze sobą soli trochę na ciele. Że powiedział, że właściwie cały czas proces myślowy następował. Cały czas myśli się kłębiły, co, gdzie jeszcze musi zadzwonić, gdzie pojechać i co zrobić. Natomiast mówi, że prawdopodobnie ostatnie tam te 5 minut to był ten moment, gdzie odpłynął. No ale później zaczęła grać muzyka, która świadczy o tym, że już jest koniec sesji. No i te 5 minut to, co, już, gdzie, a. Ale podobało mu się, no fajne, fajne. Godzinę czasu. Także no można powiedzieć, że właściwie taka pierwsza sesja to jest ten taki moment na oswojenie się z tym nowym zupełnie środowiskiem. Ale ludzie, którzy mają jakiekolwiek doświadczenia związane czy z pracą z ciałem, czy z pracą z umysłem, czy też z szeroko pojętą medytacją, radzą sobie w kabinie o wiele lepiej. To znaczy ten proces rozluźniania, puszczania napięć następuje o wiele, wiele szybciej i wchodzi się też głębiej. Jeszcze tylko tutaj wypadałoby powiedzieć, że te fale teta charakteryzują się tym... Teta. Alfa też się charakteryzują, ale mówię o teta. Mówi się, że jest to stan głębokiej medytacji, odpowiadający głębokiej medytacji. Wynika to z tego, że zostały swego czasu przeprowadzane, znaczy wiele tych badań było przeprowadzonych, ale konkretnie badania na mnichach tybetańskich, którzy wprowadzali się w stan medytacyjny, w proces medytacyjny wchodzili i badano tam różnymi czujnikami, między innymi właśnie, to się nazywa jakoś pewnie tam te czujniki, które się bada, fale mózgowe. No to właśnie tym badano i sprawdzano, że encefalografem, właśnie brakowało mi tego, tej nazwy, dziękuję. Zbadano właśnie, że stan głębokiej medytacji odpowiada właśnie tym falom między 4 a 8 herców, czyli falom teta. No więc stąd się bierze relaks. Jeszcze raz, jakby reasumując, mózg zmienia swoją częstotliwość, w związku z tym również puszcza sygnały do całego ciała, że pan ma teraz relaks. Pan ma teraz relaks, więc całe ciało oczywiście poddaje się tym sygnałom i się rozluźnia. W wielu przypadkach jest tak, zwłaszcza osób, które tak jak wspomniałem są napięte, że te osoby nie wiedzą o tym, że są napięte. Że jakby chwycić kogoś tam z tyłu za te mięśnie, no, karku, to tam jest po prostu kamień. Ale te osoby o tym nie wiedzą nawet, że mają kamień z tyłu. Myślą, że wszystko jest okej. Okazuje się, że leżąc w kabinie, ten kamień można rozluźnić. Ten kamień można tam utopić. I jeszcze masaż. O, tego nie dopisałem, zaraz dopiszę. Masaż, dobrze. Łagodzenie bólu, kolejna korzyść. No tutaj to łagodzenie bólu wiąże się właśnie z wyrzucaniem endorfin do krwioobiegu, no, z ogólnie uspokojeniem umysłu, wyciszeniem umysłu. Więc też ten sposób percepcji bólu się troszeczkę zmienia. A też często mówi się o zjawiskach związanych z bólem, na przykład kręgosłupa. Wiąże się to z napięciem mięśniowym, mięśni wzdłuż kręgosłupa.
jeśli jest ono nierównomierne, a najczęściej jest nierównomierne, to może powodować, że z jednej strony będzie mięsień bardziej ściśnięty, z drugiej mniej, więc się będzie skręcał kręgosłup. A jak się kręgosłup skręca, to kręgi zaczynają się do siebie przybliżać, a w rezultacie dotykać siebie i mogą wtedy drażnić końcówki nerwów, które wychodzą z rdzenia kręgowego, co oczywiście może powodować ból. I też o tym nie wiemy, że mamy tam jakieś mikro napięcia. Mikro czy makro, no to różnie bywa. Dzięki pobytowi w kabinie te napięcia puszczają, w związku z tym też wiąże się to z tym, że mogą znikać bóle kręgosłupa. Prosty przykład sprzed tygodnia. Przyszła do nas dziewczyna z... Powiedziała, że wypadł jej dysk. No oczywiście to nie do końca prawda, bo gdyby wypadł jej dysk, to by nie przyszła, tylko by ją przynieśli. No ale wchodziła tak mniej więcej, w ten sposób. I faktycznie po sesji wyszła już normalnie. Cud. Normalnie cud. Jeszcze dodała, że będzie przychodziła regularnie i tak faktycznie jest, bo za dwa tygodnie będzie miała wesele. I powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby na własnym weselu nie miała tańczyć. No i dobrze. Dobrze. Oczywiście to też się wiąże, to łagodzenie bólu to nie tylko kręgosłup, nie tylko na jakieś bóle mięśniowe, ale co za tym idzie również na przykład bóle głowy. Mówi się o migrenach, że też stany migrenowe poprzez regularne korzystanie z kabiny można się tego pozbywać. Ja swego czasu posiadałem migreny i wiem co to jest, no ale ja sobie poradziłem to z tym w inny sposób. Wtedy jeszcze kabiny nie znałem. Dalej. Regeneracja po wysiłku. To jest dla sportowców, dlatego tam właśnie na pierwszych miejscach występowało tylu sportowców. Z czym to się wiąże tutaj przy wysiłku fizycznym? Ano się wiąże z tym, mówi się, że jedna godzina sesji to jest mniej więcej 4 godziny głębokiego snu z fazą REM. Tutaj mówiąc tego typu fakty, ja opieram się na badaniach, które były przeprowadzane na zachodzie Europy, ale w dużej mierze jednak w Stanach. Godzina sesji, 4 godziny głębokiego snu. Mówi się też o tym, że badania pokazały, iż relaks osiągnięty w kabinie powoduje mniejsze zużycie tlenu, co później przy intensywnym wysiłku powoduje, że tego tlenu można zużyć więcej, co jest bardzo korzystne i wpływa na wyniki sportowe, na wydolność sportowców, na wyniki sportowe. Również mówi się o tym i też badania to pokazują, że rozluźnienie napięć mięśniowych w całym ciele zmniejsza w sposób stanowczy ryzyko kontuzji. Więc jeśli ktoś zawodowo trenuje jakiś sport, to kabina jest jak najbardziej dla niego wskazana. Wspomaganie rehabilitacji, no na przykład w Niemczech i w Szwecji, osoby po różnego rodzaju urazach, ale również osoby, które mają podejrzenie depresji czy też stanów okołodepresyjnych, są kierowane do kabin właśnie i NFZ, ichni NFZ zwraca za to pieniądze. No tamten i to co tam mają, te kasy chorych, czy co oni tam mają. Szwedzkie czy niemieckie. Tak to wygląda. Tutaj ta regeneracja po wysiłku i wspomaganie rehabilitacji to są ze sobą pojęcia zasadniczo ściśle związane, ale też mówi się, że szybsze powracanie do zdrowia po różnego rodzaju operacjach też następuje właśnie w kabinie. Przez to, że poprzez rozluźnienie mięśni powodujemy swobodniejszy przepływ substancji odżywczych, swobodniejszy przepływ krwi, tlenu do miejsc, które wcześniej były pościskane, pospinane, czy też zestresowane pod wpływem chociażby no, sytuacji jakichś trudnych, traumatycznych, ciężkich, związanych z operacją, czy jakichś pourazowych, czy tego typu rzeczy.
A z drugiej strony też szybciej następuje wymiana, czyli jeśli dostarczamy substancje odżywcze, to też produkty przemiany materii szybciej się wydala w ten sposób na zewnątrz. Uspokojenie umysłu. No uspokojenie umysłu, no to jest tutaj z tym uspokojeniem umysłu, to jest takie dziwne zjawisko właśnie, tutaj mówię ze swojego doświadczenia, które polega na tym, że tam znikają myśli. Stan, który można uzyskać po latach prawdopodobnie medytacji. No tak, tak trzeba powiedzieć, po latach medytacji. Tutaj odbywa się w przeciągu godziny. No jeśli oczywiście jesteśmy przygotowani, tak? Bo tak jak wspominałem, jeśli ktoś jest mocno spięty, to pewnie potrwa to dłużej. To nie znaczy, że to jest cudowny środek i że teraz wystarczy tylko wziąć 3 sesje i już jest 20 lat praktyki, tak? W pigułce. No nie. Nie, na pewno to jest stan, który przybliża do tych samych stanów, które uzyskuje się poprzez regularną i długotrwałą praktykę medytacyjną. Natomiast no, ten stan znika. Po wyjściu z kabiny mówi się, że ten stan utrzymuje się jeszcze mniej więcej do między 3 a 5 dni. Takiego wyciszenia, rozluźnienia, uspokojenia, takiej jakby klarowności umysłu też. No ale w rezultacie znika. Tak? A w procesie praktyk medytacyjnych, jak prawdopodobnie większość z was wie, ten stan staje się stanem permanentnym. Tak? Czyli oprócz samej praktyki, praktyka przekłada się na tak zwane normalne życie. Czyli całe życie staje się medytacją. Jeśli chodzi o kabinę, to zjawisko nie następuje. Chyba, żeby, no ja nie wiem, tam nocować czy coś w tej kabinie. Ale to tego nie wiem. Dobrze, lepszy sen. No to są te wszystkie procesy, o których wspominałem już wcześniej. Czyli i rozluźnienie mięśni, uspokojenie umysłu i tak dalej, powoduje w rezultacie o wiele lepszy, spokojniejszy sen. No tak, no to tyle w tym temacie. Wzrost kreatywności i intuicji. Zdzisław Sybilski, czyli ten pan z Bydgoszczy, prekursor, opowiadał o sytuacji takiej, no on już tam tą kabinę ma 11 lat, czyli już ma dosyć duże doświadczenie. Opowiadał o sytuacji takiej, że przychodzą do niego osoby, które, na przykład architekci, którzy mają jakiś, dostali jakąś pracę do wykonania, mają jakiś projekt do zrobienia, natomiast nie mają koncepcji, wizji, co z tym zrobić, jak to ogarnąć. No i mówi, wchodzą do kabiny i po wyjściu z kabiny się okazuje, że od razu komputerek musi być na miejscu i wizja się pojawia. No skąd to się bierze? No właśnie stąd, że wchodząc w te głębsze stany teta, czyli, przypominam, głębokiej medytacji, nasz umysł, a właściwie może nie nasz umysł, nasza świadomość na tyle rośnie, że prawdopodobnie gdzieś chwytamy jakiś kontakt ze źródłem, z wyższą jaźnią, jak zwał, tak zwał. W każdym razie te przebłyski intuicyjne, wiele osób o tym wspomina, przebłyski intuicyjne się w kabinie poprawiają. Może dlatego, że oczyszczamy nasz umysł ze śmieci różnych, z myśli niepotrzebnych i stwarzamy tam przestrzeń na to, żeby coś tam zaistniało. Tak, jesteśmy wtedy otwarci, puści w środku, więc jesteśmy w stanie, czy też coś jest w stanie nalać do tego pustego jakichś informacji, czy jakichś niezbędnych dla nas, no po prostu niezbędnych dla nas informacji. Ole. No i cały plan misterny. O. Dobrze. Nie, jeszcze nie, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę musicie posłuchać. Korzyści zdrowotne jest ich tyle, że pozwoliłem sobie nie wymieniać, tylko w telegraficznym skrócie. Czyli mniej więcej na jakieś pół godziny czytania. Tutaj stron jest około 20, więc to raz, dwa przeleci. Nie, jedna strona jest tylko, więc jeśli chcecie rzucić okiem. Taką ciekawą sytuację wam opowiem, też opowiadał o tym Zdzisław Sybilski, mianowicie o fibromialgii. Fibromialgia to jest taka choroba, która polega na tym, że
połowa ciała w sposób potworny odczuwa ból. Czyli albo jest to górna połowa, albo to jest ta poprzeczna połowa ciała. Jedna połowa ciała funkcjonuje normalnie, a druga połowa wystarczy, że usiądzie mucha i ktoś odczuwa niesamowity ból, nie do wytrzymania. Na tym polega fibromialgia. I okazuje się, że medycyna nie ma na to ratunku, nie ma na to leku, znaczy ta normalna medycyna. Normalna tutaj w cudzysłowie, bo to pewnie już z poprzednich wykładów wiecie, że normalna medycyna to tylko z nazwy. Jedyne co mogą przepisać to środki przeciwbólowe. Natomiast Zdzisław opowiadał o dwóch przypadkach osób, które przychodziły do niego, nie pamiętam już teraz, chyba 10 albo 8 sesji odbyły, każda z nich, i po tych 10 sesjach ta fibromialgia zniknęła. No więc tak. Też dzisiaj można znaleźć w internecie Zdzisław Sybilski. Jeśli ktoś chciałby szczegółów technicznych, to myślę, że spokojnie można do niego zadzwonić i on tam tych informacji udzieli. Dobrze. No tutaj to wszystko tam pewnie już żeście prześledzili jakoś mniej więcej trochę. No jest tego sporo. No, z jednej strony to jest oddziaływanie związane z ograniczeniem bodźców zewnętrznych, czyli z tą grawitacją, temperaturą taką samą, ciemnością pełną i brakiem dźwięku. A z drugiej strony z bardzo korzystnym oddziaływaniem soli. Soli, czyli tego siarczanu magnezu. Mówi się o tym, że siarczany w tej soli powodują na przykład bardzo korzystne zjawiska w stawach. Więc jeśli komuś strzelają stawy albo bolą stawy, to te siarczany tam zawarte powodują właśnie wyciąganie, bo to, że strzelają stawy, to się mówi o tym, że zbierają się tam jakieś minimalne kryształki soli. No i te siarczany podobnież wyciągają te kryształki soli na zewnątrz. Więc tak to się dzieje w przypadku stawów. Jeśli chodzi o, powiedziałem, siarczan magnezu, to więc jeśli chodzi o magnez, okazuje się, że nasze ciało, przebywając przez godzinę w takim środowisku, pobiera tenże magnez z tego roztworu. Więc jeśli ktoś ma duże napięcie, stres, w związku z tym pozbywa się magnezu, no to w ten sposób można uzupełnić sobie ten stan, zatankować do pełna, że tak powiem. No dobrze, no i szereg tam innych, tak, obniżanie ciśnienia bardzo korzystnie wpływa na ogólnie układ krwionośny, na serce, na przepływy przez to właśnie, że rozluźnia, że tak krew zaczyna płynąć swobodnie i substancje odżywcze docierają, tak jak wspominałem już, do mięśni, do narządów, odżywiają je w sposób o wiele bardziej satysfakcjonujący niż przy ponapinanym ciele i ponapinanych mięśniach. Nie. Nie. Woda nie jest zmieniana po każdym kliencie. Woda jest zmieniana raz na jakiś czas. Natomiast po każdym kliencie, po każdej osobie, która z tej kabiny korzysta, jest przepuszczana 4-krotnie przez zestaw filtrów. 500 litrów. 500 litrów jest 370 kg soli rozpuszczone w tym. 500 litrów? Tak. No to jest taka konsystencja takiego oleju troszeczkę jakby. Ale to jakby dobór składników jest jakoś określony, rozumiem, tak? Tej soli. Siarczan magnezu. A, po prostu siarczan magnezu. Siarczan magnezu. Tam jeszcze jest jakiś coś tam jest, to po chemicznemu to trzeba by to jakoś, no bo ja pamiętam po prostu, jak przysłali nam sól, to mieliśmy tam rozpisany chemiczny wzór. Normalnie to się nazywa siarczan magnezu, ale tam jeszcze był chemiczny wzór dopisany do tego, więc tam jakieś jeszcze są inne związki. No dobrze. Takie jeszcze są korzyści. To już jest ostatni, czy tam przedostatni slajd. Chwileczkę tutaj bym się zatrzymał. Aha, na przykład szybsza nauka. No też, jak zapewne wiecie, stan alfa naszego mózgu powoduje, że jest ten mózg bardziej chłonny. Lepiej przyswaja informacje, lepiej kojarzy, jest wtedy jakby większą możliwość ma pamięć, zapamiętywania różnych rzeczy.
Ten stan występuje w kabinie, więc jeśli ktoś by na przykład chciał wziąć sobie lekcję angielskiego, to wystarczy, żeby przyszedł do nas z nagranym, czy tam z pendrive'em, czy z płytą, czy jakoś tak, czy nawet z internetu można by coś puścić i można taką lekcję sobie puścić, będąc w kabinie. To takie. Również sugeruje się na przykład, żeby, to jeśli chodzi o sportowców, żeby na przykład nagrywać pewnego rodzaju afirmacje, czy też sugestie dotyczące wyników sportowych, tak, że mój wynik sportowy, tam zdobywam pierwsze miejsce, czy tam osiągam jakiś wynik na 100 metrów, no tego typu rzeczy. Jestem zwycięzcą, tak, właśnie. No ale to wystarczy tylko w internecie obejrzeć krótki film, nie trzeba wchodzić do kabiny, żeby... Wspomaganie medytacji. Też jeszcze to zjawisko, jeśli macie do czynienia, prawdopodobnie macie do czynienia z różnymi technikami, to w kabinie też można to stosować i wtedy ten stan, o który się osiąga, jest stanem na pewno głębszym. Ja nie wiem, ja jakoś po prostu kładę się i leżę. I nie zastanawiam się, żeby stosować jakichkolwiek technik, po prostu leżę. I wszystko dzieje się samo. Ale Tomek stosował różne techniki z sukcesem. Jeśli będzie chciał, to zapytajcie się go, to wam opowie, co tam mu się działo. Cuda na kiju. No dobrze. To chyba tyle w telegraficznym skrócie. O, i nawet się zmieściłem w czasie. Taki jest adres. Dziękuję bardzo. I cena. Cena jest promocyjna do końca sierpnia, 99 zł za godzinną sesję. Istnieje możliwość karnetów. Do Gdańska, no do Gdańska. A gdzie przecież? Do Gdańska Wrzeszcza nawet. Jeszcze raz? Jeszcze raz, czy co można? Bo ja nie słyszę. Taką kabinę można kupić w Wielkiej Brytanii. Tak. I oni tutaj to przywożą i montują. Jaka jest cena? Kabiny? No dużo kosztuje. 120 tysięcy. Tak, no przecież. Tyle to ja mam przy sobie. Tak. Czemu siarcza, a nie chlorek sodu? Sól zwykła kuchenna. Sól zwykła kuchenna, czyli NaCl, jest substancją żrącą. No. Tak. Są kapsuły. Znaczy jakości myślę, że są tak samo dobrej. Natomiast kwestia percepcji. Ja dlatego się zdecydowałem na kabinę, bo mi by było ciężko wejść do kapsuły. W sensie zamknąłbym tą kapsułę i miałbym tutaj nad sobą zaraz sufit. Tak, to jest takie wewnętrzne odczucie, że chyba byłoby mi ciężko, raczej. Klaustrofobiczne, tak. A tutaj kabina to jest pokój, do którego się wchodzi przez drzwi i w każdej chwili możesz te drzwi zamknąć, otworzyć, zostawić uchylone. W każdej chwili możesz zapalić światło, zgasić. W każdej chwili możesz wstać i wyjść. A powiedzmy, to jest taka forma, to jest taka trochę jakby taka wanna większa? To jest taki brodzik, no to jest taki brodzik, tylko że to jest w formie kabiny, w formie pokoju. No nie, bo ono jest obudowane, tak jak sauna parowa, że dookoła. No to jak jacuzzi, powiedzmy, że jak jacuzzi. A jak z bezpieczeństwem, żeby ktoś zaśnie? Jeśli ktoś zaśnie, to nie szkodzi. Nie utopisz się tam, bo woda cię unosi. Nie możesz się przechylić, jak, w jaki sposób? Leżąc w ten sposób, jak się przechylisz? Nie. Wszystko cię unosi do góry. Tam jest tylko 26 cm wody, więc nawet by ci się nie udało przekręcić, tak? Bo od razu by się wyrżnęła w dno. Tak. Bo kwestią jeszcze takiej dodatkowej rzeczy jest ciśnienie wewnątrz. Ciśnienie w sensie? To ma jakiś wpływ? Ciśnienie powietrza. No ciśnienie powietrza jest takie samo, jak i na zewnątrz. Można zwiększać, ale można idealne ciśnienie dla danego stanu. Żeby organizm człowieka lepiej się poczuł.
Ale chodzi ci o takie wysokościowe doświadczenia, że jak człowiek jest gdzieś tam w wysokich górach, tak, to... Wiesz co, nie ma takiego sprzętu, żeby to robić tam. Myślę, że... Są kabiny do tego nawet, tak, ale to mówisz o tym, że tam się wytwarza warunki wysokogórskie. Czyli nie zwiększa ciśnienie, a zmniejsza. Zmniejsza się ciśnienie, tak? Bo na górze jest ciśnienie mniejsze, bo jest mniejszy słup powietrza. No dobrze, więc nie będę was trzymał dłużej w niepewności i powiem, że prezenty są pod krzesłem. Więc kto ma tam karteczkę różową, ten wygrał. Ten pan wygrał. I ten pan wygrał. Więc poczęstuję was wizytówką i umówimy się wtedy na sesję. Oczywiście wszystkich gorąco zapraszam i proponuję wam taką promocję dla wszystkich osób, które tutaj są z konwentu. Jeśli będziecie chcieli się na taką sesję zapisać do nas, to wystarczy powiedzieć hasło konwent i będzie zniżka, czyli za 90 zł wtedy taka sesja. I tylko od 8 do 9. I pierwszy poniedziałek miesiąca.